Od poniedziałku tramwaje ponownie kursują wzdłuż ulicy 3 Maja w Chorzowie. Jeździ tam już linia numer 10, która łączy Rudę Śląską i Chorzów z Bytomiem. Nadal jednak nie można jeździć w kierunku Katowic. Na powrót tramwajów linii numer 11, czyli tych, które kursują w kierunku Katowic, jeszcze trzeba będzie trochę poczekać. To wynika z tego, że wciąż prowadzone są przez spółkę Tramwaje Śląskie prace inwestycyjne w rejonie dawnej Huty Kościuszko. W momencie, kiedy te prace się zakończą, wtedy będziemy mogli myśleć o organizowaniu, o ponownym uruchomieniu linii tramwajowej numer 11. W ramach inwestycji w ciągu ulicy 3 Maja zmodernizowano nie tylko torowisko, ale także pozostałą infrastrukturę. Ulica jest naprawdę bardzo dobrze zaprojektowana, bo mamy przystanki wiedeńskie, czyli nie trzeba się wspinać do tramwaju, tylko można, powiedzmy, zejść z poziomu chodnika. Mamy również ścieżkę rowerową, co jest istotne, więc mamy również sygnalizację świetlną, która niebawem będzie podłączona do ITS-u. Całość inwestycji to rząd wielkości około 80 milionów złotych. W związku z prowadzonymi pracami w rejonie dawnej Huty Kościuszko powstaje tymczasowe połączenie torowe w relacji zachód-północ, które umożliwi tramwajom jadącym ulicą 3 Maja skręt w lewo w stronę Bytomia i przeciwnie.